it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. Cześć, witajcie z Karpacza. Tym razem zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj, spędzić oprócz dzisiejszego dnia jeszcze dwa kolejne z nastawieniem na typowo górskie wędrówki. Jutro, skoro świt, zamierzamy wejść na Śnieżkę. Oczywiście, jeżeli pozwoli pogoda, jeśli warunki atmosferyczne będą ok, tam się właśnie wybierzemy. Popołudnie spędziliśmy w centrum miasta i postanowiliśmy przejść się do świątyni Wang. Przejść się pieszo. Okazało się, że był to bardzo fajny pomysł. 3,5 km bardzo fajnymi drogami leśnymi, takimi górskimi szlakami. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. Pomimo, że nie zabrałem aparatu, miałem na szczęście przy sobie telefon i tym telefonem nagraliśmy, jak ta droga wyglądała. Chcemy wykorzystać ten dzień po przyjeździe, pierwszy dzień. I postanowiliśmy udać się do świątyni Wang, oczywiście punkt obowiązkowy w Karpaczu. Weszliśmy ulicą Konstytucji 3 Maja i Mickiewicza i taka miła niespodzianka, bo do świątyni Wang z Karpacza prowadzi bardzo fajny, górzysty szlak. Tablice informacyjne mówią, że około godziny i 20 minut zajmuje droga do tejże świątyni, także idziemy. Po drodze spotykamy punkt widokowy o nazwie Karpatka. A tak wygląda w całej okazałości. Widok z tego punktu widokowego. Do świątyni Wang prowadzi uroczy szlak górski z punktem widokowym, który przed momentem widzieliście, punkt widokowy Karpatka. Około godziny 20 minut spaceru. Zastanawiałem się, skąd się wzięła nazwa tej świątyni, a wyjaśnienie jest bardzo proste. Wzięła się stąd, że ten kościółek w całości został sprowadzony w 1842 roku z norweskiej miejscowości Wang. I tak widzisz szlak tutaj. Po około 40 minutach spaceru krajobraz ulega zmianie. Pojawiają się parkingi, zabudowania, a więc do samej świątyni Wang lasem niestety nie dojdziemy. Ale przyjemnie było pospacerować tą ścieżką. A tu już innego rodzaju trasa. I tutaj z pewnością przyda się odpowiednia aplikacja. No, prawie jesteśmy. A jeśli ktoś woli, to może tutaj przyjechać właśnie samochodem. Ale spacerek bardzo przyjemny. Po ponad 30-minutowej wędrówce dotarliśmy do celu. O, i tutaj mamy więcej informacji o tym kościele. Jest to kościół supowo-szkieletowy. Jak możemy tutaj przeczytać, w samej Norwegii znajdowało się co najmniej 1000 takich kościołów. Po reformacji w roku 1537 wiele z nich rozebrano. Na początku XIX wieku pozostało w Norwegii niewiele ponad 100 kościołów supowo-szkieletowych. Obecnie znajduje się tam 28 tego typu świątyń. Poza Norwegią jest jeden na terenie Szwecji i drugi tu w Karpaczu, kościół Wang. Aby zobaczyć świątynię Wang w środku, trzeba kupić bilet. Udajemy się do kasy. Będzie to nas kosztowało 12 zł. Jeden bilet? Jeden normalny. Proszę, 12, a 2 zł będzie. Nie mam nic drobnego. 12.
Proszę 8. Dziękuję bardzo. Dziękuję, jest otwarte. Dobrze, dziękuję. Witamy Państwa w Kościele Polskim naszego Zbawiciela WAG. Świątynia ta jest pod opieką i zarządem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Kościół WAG został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku w południowej Norwegii w miejscowości WAG, położonej nad jeziorem WAG. Dzięki zabiegom hrabiny Fryderyki von Redensburgowca wiosną 1840 wstęp kosztuje 12 zł, ale podejrzewam, że warto tutaj wejść, poczuć zapach tego starego drewna, usłyszeć skrzypiące pod nogami deski. No i tak jak powiedziałem, jeżeli pogoda dopisze, jutro ruszamy na Śnieżkę, a dzisiaj jeszcze tylko łyk herbatki. Idziemy spać, żeby jutro wcześnie wstać i wyruszać w drogę.